epidemiologiczna. Mogę powiedzieć, również nasza działalność skierowana jest również na zakresie merytorycznym, w zakresie ochrony środowiska i produkcji bezpiecznej żywności. Powiatowy zespół szkół numer 3. Ze średnich szkół jeszcze uczestniczy powiatowy zespół szkół, wymieniłam, czy którąś ominęłam. Prezentację z mojej strony od gimnazjum numer 3 w Kościerzynie. O, jak słońce, zielone jak lasy pełne zwierza, czerwone jak krew, która każdy Kaszub gotowy jest przelać w obronie swojej. Lepusz je w są Kaszebsku baro malowniczo płełeżoną nad rzeką w dół, westrzut lasów i jezu. Mój bez mała 600 lud, błega tu historia i tradycje, rucza do łebuczeniu. U nas latem je wesoło, kultura i folklor. W piątni stegnie przyrodnicze, gdzie można wędrować z pieszu, jechać na kłełach, a w zębie. Widzimy tu takie kłesze, kwiaty. Głównym celem było ukazanie tych wartości przyrodniczych, regionalnych, kulturowych, historycznych w powiązaniu właśnie jako kompleksowo, bo bardzo często mieliśmy sejmiki poświęcone tej przyrodzie, naturze, klimat w potrzebie, a w tym roku uważaliśmy, żeby połączyć to razem i ukazać właśnie to piękno przyrody łącznie z tą tradycją jako kultywowanie tej tożsamości kaszubskiej, ta nasza mała ojczyzna. I myślę, że udało się w jakiś sposób osiągnąć ten cel. Integracja szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, bo to jest też bardzo ważne, żeby ta młodzież miała ze sobą już kontakt, prezentację tych swoich osiągnięć. A teraz chciałabym podać wiadomości na temat kolorów występujących w hafcie kaszubskim i ich znaczenia. Jasno-niebieski, niebo, średnio-niebieski, wody. Wędrówką możecie przysiąść w cieniu drzew lub udać się do pobliskiego lasu. Dzisiaj walorem jest świeże i czyste powietrze. Myślę, że taka forma zauważenia przez uczniów ochrony przyrody jest najlepszym dowodem na to, że jednak uczniowie chcą uczyć się, jak powinni funkcjonować w tym środowisku, jak powinni chronić przyrodę. Jedynym wielkim naszym mankamentem, ja myślę, że nie tylko powiatu kościerskiego, ale też całej Polski, to są śmieci. Śmieci, które widzimy pojawiając się w lesie, w miejscach ogólnie dostępnych, jak też w miejscach skrytych. No nie mamy tej kultury w sobie, która powoduje, że śmieci, które przynosimy zjadając śniadanie, zjadając cokolwiek, wypijając, zostawiamy butelki i nie tylko. Zostawiamy pozostałości po wyremontowanych domach. Co jest naszą bolączką, też ja myślę zwykłych ludzi, którzy przyjadą na to łono natury i chcą odpocząć, to stykają się z tymi śmieciami, a my w sposób taki wymierny, gdyż no, staramy się uprzątnąć je i ponosimy koszty tych wywozu tych śmieci. Przyjechaliśmy tu, aby zaprezentować nasze prace, które robimy w szkole wraz z nauczycielami i opowiedzieć trochę o Lipuszu i o naszej kulturze. Lipusz ma ponad 600 lat. Mamy pomniki. Takim jednym pomnikiem jest Matka Tuszkowska. Ona ma ponad 230 lat. Można zobaczyć Diabelski Kamień. Również są trzy dęby, które mają 3 metry w obwodzie, 30 metrów w wysokości. Lipusz jest bardzo piękny.